Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Galeria Sztuki BWA w Olsztynie inspiruje do twórczych zabaw. Z okazji Święta Miasta zaproponowała samodzielne tworzenie instrumentów muzycznych. Z tych dostępnych w każdym domu przedmiotów mogą powstać instrumenty muzyczne. Z czego się robi taką grzechotkę? Wystarczy zwykła rolka papierowa i to wszystko. Może jeszcze jakieś kawałki papieru i taśma klejąca. A te kawałki papieru są do ozdoby przeważnie. Powiedz mi, czy to jest trudna sztuka, zrobić taki instrument? Nie za bardzo, ale końcówka z zaklejaniem, żeby to się trzymało, będzie trudna. Takie warsztaty podobają się nie tylko dzieciom. Przede wszystkim rozwijają takie twórcze podejście dzieci i pokazują różne zastosowanie dla różnych materiałów. Miło spędzamy razem czas z dziećmi. Myślę, że jak najbardziej jest to dla nas inspiracją. Warsztaty artystyczne w BWA pokazują, że wizyta w Galerii Sztuki może być sposobem na kreatywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Ma zachęcić dzieci i ich opiekunów do tego, żeby odwiedzali naszą galerię, ponieważ właśnie chcemy pokazać, że jest to także miejsce nie tylko dla koneserów sztuki i specjalistów, ale dla osób, które chcą świetnie spędzić kreatywnie czas ze swoim dzieckiem. Robimy dzisiaj instrumenty muzyczne, bardzo proste, łatwe w wykonaniu, które można równie dobrze potem powtórzyć w domu. Warsztaty sztukodźwięki, czyli artystyczne instrumenty muzyczne, odbyły się w BWA z okazji Dni Jakubowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv